Widzowie, nie wiem, czy widzicie to samo, co ja, ale jestem wręcz chyba tego pewien, że widzicie. Zobaczcie, co jest dzisiaj za nami. Tajna baza! Szkibidi-dop, toileta młodszej siostry i młodszego brata. I musimy zdecydować, do której z tych trzech pójdziemy najpierw. I ja powiem wam teraz w ten sposób. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał teraz, dopóki nie wejdę do pierwszej tajnej bazy. I macie na to? Załóżmy kilka sekund, bo ja już w tym momencie wybieram się w tą stronę. Strasznie ciekawi mnie, co skrywa się w tej tajnej bazie młodszego brata, bo wygląda ona naprawdę fajnie. Także ja już tutaj wchodzę, no i zobaczmy, co tam się skrywa. W sumie tutaj też na pewno będzie ciekawie, a tam... No tam naprawdę nie chciałbym wchodzić, no ale chyba nie będę miał po prostu wyboru, więc po prostu wbijmy najpierw tutaj i zobaczmy, co się tutaj skrywa, ile książek. Musi znaleźć księgę, w której odpowiesz na pytania, aby... Daj tu księgę, żeby iść dalej. Okej, okay, dobra, okej, okay, okej okay. A widzę, tam czeka mój młodszy brat. Ej, dobra, lecimy z tym, lecimy. Szukamy książki, gdzie będą jakieś pytania. Dobra, to nie jest ta, wiecie co, ja nie wiem, jaka taktyka chyba będzie najlepsza. Chyba najlepszą taktyką będzie po prostu wyciągnięcie wszystkich książek, jakie możemy, i sprawdzenie ich po prostu po kolei, czy w której coś jest. Zobaczcie, będziemy to robić w ten sposób. O nie, to nie sprawdziłem, dobra, cyk. Okej, okay, tutaj nic nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. O, jest! Mam! Już znalazłem, ale łatwo, dobra. Powiem wam szczerze, widzowie, że nie spodziewałem się, że to będzie takie proste. Dobra, podkładajmy sobie te wszystkie książki tutaj, żeby nie było tutaj oczywiście syfu niepotrzebnego. Odkładamy to tutaj, czyli to było w tej książce. Prawdopodobnie w tej były pytania, a my już będziemy mogli odpowiedzieć. Czyli te wszystkie książki tak naprawdę ułatwiły nam to, bo znaleźliśmy to bardzo szybko. Zobaczcie, pytanie pierwsze. Ile Dave ma subów? Pytanie drugie, od kiedy Dave nagrywa z naszym rodzeństwem? Pytanie trzecie, ile trwają kidowice? Pytanie czwarte. Aha, dlatego Dave jest, aha, to jest tylko, aha. Bardzo zabawne, nawet nie ma pytania czwartego. No to dobra, nie będę komentował tych pytań. Okej, okay, uwaga, odpowiadam na pytania, oficjalne statementy. Pytanie pierwsze, ile Dave ma subów? Na dzień dzisiejszy mam 307 chyba tysięcy na głównym i 124 na gamesie, o ile się nie mylę, ale chyba się nie mylę. Pytanie drugie, od kiedy Dave nagrywa z młodszym rodzeństwem? No i tutaj na to pytanie oczywiście muszę odpowiedzieć, że tak od kiedy nie da się dokładnie, no pierwszy film mieliśmy z 2 lata temu, ale wydaje mi się, że tak regularnie to od 2 miesięcy, 3 miesięcy, coś koło tego, 2-3 miesiące to są. Ile trwają kidowice? Właśnie, widzowie, z kidowicami mam pewną dla was pytanie, ponieważ tak, na tym kanale dość ciężko jest mi utrzymać regularność kidowic, dlatego że dość często wrzucam też inne rzeczy. I tu pytanie, czy nie chcielibyście trzeciego kanału, Dave Plus bądź Dave, nie wiem, coś tam, żeby to po prostu tam wrzucać sobie Robloxa, wrzucać sobie tam stricte, głównie Robloxa, ale też jakieś inne gierki, wiecie, Brookhaven i coś takiego, a tutaj skupić się na kidowicach i na Minecrafcie. Dajcie znaka, co byście chcieli, czy widzicie takie rozwiązanie, bo obecnie no, na kidowice ciężko mi jest znaleźć czas, żeby je po prostu wrzucić, więc dajcie znaka, czy chcecie takie rozwiązanie. Pytania czwartego nie ma, idąc odpowiedzią, no to już chyba miesiąc trwają kidowice, albo troszkę więcej. Pytanie piąte, dlaczego Dave jest... Na to nie odpowiem! Wydaje mi się, że to jest jakaś obelga to pytanie, ja ale nie, tutaj nie będę nawet odpowiadać, tak, ja tutaj to... Nie będę po prostu na to odpowiadać, ja na to nawet nie znam odpowiedzi, nie? Po prostu nie znam na to odpowiedzi, odpowiedziałem na wszystko. Daj tu księgę, żeby iść dalej. I co? I teraz myślę, że pociągnę... Okej, okay, pociągniemy za dźwignię i możemy zejść na dół, ale co tam się dzieje? Czekajcie, co tu się odwala? Sylek, co ty robisz? Ja nie mogę, jakie krzesło! Ja nie mogę, Sylek, ale kozacko, jakie nagrody tu są. Człowieku, ale tu jest kozacko. Dobra, no to co, biorę te nagrody i widzowie, lecimy do kolejnej tajnej bazy. Dobra, widzowie, drugą bazą, do której będziemy, będzie baza młodszej siostry, która na tym zdjęciu wygląda na lekko zdenerwowaną. Zobaczymy w środku dlaczego, ponieważ może coś się tam stało. O, drzwi już są otwarte. Halo, Vera! Co ty robisz tam? Ej! Weronika, co ty? Pomocy! Pomocy! Ale co ci, co się stało? Zamknęło mnie tu! Kurde, dobra, czekaj, 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 dobra, no, ruszam! Widzowie, na ratunek! O nie, ale to... Ojojoj, dobra, ja rozumiem tę zabawę. Mamy tutaj same łódki, więc biorę sobie jedną łódkę po prostu i musimy to przepłynąć. Dobra, to nie będzie na pewno proste, ale ja... Ja jestem kozakiem, jeżeli chodzi o takie płynięcie. Dobra, ja się nie będę tutaj śpieszyć, bo ja wiem, jakie to jest niebezpieczne. Szybko! Zginąłem! Nie martw się, Vera, uratuję cię, ale ja muszę zrobić ten challenge z tą łódką. No nie, ja się nie poddam. Dobra, tą łódkę walić, biorę nową, bo ja się tutaj nie poddam. Ten challenge z łódką będzie naprawdę bardzo ciężki. Nie wiem, czy w ogóle to jest... No dobra, no spokojnie idę. No nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne, bo tutaj to... No nie!
No nie da się! Widzowie, tego się po prostu nie da zrobić na łódce. Ja nie wiem, jak to jest skonstruowane. Dobra, Vera, walę te zasady. Lecę tak, bo nie da się tego zrobić na łódce. Dobra, okej, okay, git. Mamy tutaj kill off. Dobra. Oj, Jezus, jakby mi ten kill off padł do lawy, to byłby przypał. O nie! Ja mam tylko jedną szansę, żeby do ciebie dojść, bo jak spadnę z kill offem, to on się spali. Ej, nie, dobra, ja wykorzystam coś, czego może nie powinienem robić, ale no jednak tak będzie chyba najbezpieczniej. Zobaczcie to, widzowie. Biorę te wszystkie łódeczki, które tutaj były, bo my musimy mieć 100% szansę, że my na pewno przeżyjemy. Jakbyśmy nie przeżyli... Oj, bym przepał. Dobra, da się wyglądać... O nie, ona się pali! Nie! Nie przewidziałem tego! O nie! Czyli my tego w sumie nie zrobimy, bo ja tu chciałem dać takie łódki drugiej okazji, ale no nie, one się wszystkie spalą przecież. O nie! Nie zaplanowałem tego. Vera! Co ty zrobiłaś? No jak ja tam mam wejść? Dobra. Spokojnie, widzowie, skupmy się, dobra, okej, okay. Pierwszy skok nie może być trudny, dobra. Pyk, dobra, oj, dobra. Bo ja zaczynam wyczuwać lekki stresik, ale dobra, skaczę na drugi, dobra, okej, okay, jest git, lecę dalej, dobra, okej, okay. Op, oj, op, dobra, op, dobra, okej, okay. O nie, to są najgorsze. Ja, dobra, spokojnie, widzowie. Raz, okej, okay, mamy to. Dobra, dwa, dobra, mamy to. Trzy, dobra, mamy to. I teraz tu, okej, okay, dobra, no i co? I co? Jesteś uwolniona! Yeah! Mamy to! Udało się, Jezus, jakie to było ciężkie. Ej, Weronika, tylko do tego nie spadnij, bo będzie giga przypał. Naprawdę, widzowie, udało się uratować młodszą siostrę, ale najbardziej, co mnie dzisiaj przeraża, to zobaczenie Szkibidi Dopa. Przed nami, widzowie, teraz najgorsze, co może chyba być w dzisiejszym odcinku. Młodszy brat i młodsza siostra zostali uratowani, ale to, co na co nas będzie czekać w Szkibidi Toilet tajnej bazie, to ja po prostu tego się nie spodziewam. Jak dalej nie zostawiliście łapki, to zostawcie ją teraz, a my wchodzimy. Dobra, otwieram te drzwi, no i co tu będzie? Ej, czekaj, co to jest? Witaj w bazie Szkibidi Toilet. Musisz tutaj zbudować idealną toaletę. Masz na to 5 minut, użyj rzeczy z magazynu, pozdro. Na końcu Szkibidi Toilet przyjdzie ocenić. Ej, dobra, musimy się, widzowie, szybko postarać, bo ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Lol, ręka mi znikła, dobra, już jest, okej, okay, git. Okej, okay, dobra, czyli to jest pewnie ten magazyn. Nie, tu są tylko takie rzeczy? Nie no, nie gada. Z czego ja mam to zbudować? Dobra, tu coś jest. Ej, chwila. O, dobra, tu są jakieś dama, ale Jezus, jakie słabe. Okej, okay, dobra, to już się może bardziej przydać. O, tu mamy dobre itemy. Dobra, słuchajcie, ja sobie użyję tą skrzynkę, żeby tutaj wywalić wszystkie te moje itemki, w sensie, no, głównie te bołcy. Aha, i tutaj to co musimy zbudować. Ja nie mogę, to mega długo zajmie. Ej, spokojnie. Ja myślę, że podłogę my zrobimy z czegoś takiego. To jest dość ciekawe i ja myślę, że tutaj, oj, no, będzie troszkę budowanka. Będzie tutaj troszkę budowanka, no, ale słuchajcie, jeżeli my z tego machniemy ładną podłogę, chociaż chyba ta podłoga, mi się wydaje, nie musi być cała z tego. Wręcz tutaj mamy za dużo miejsca na całą toaletę, wiecie co? Nie, ja to robię inaczej, toaleta będzie zamknięta, toaleta będzie mniejsza i toaletę zrobimy sobie tutaj, dopiero na tych blokach, patrzcie, zniszczymy sobie te bloki i z tych bloków zrobimy sobie, tak jakby, nie wiem, no jakby, to po prostu podłogę chyba to można nazwać, więc z tego totalnie będzie cała zbudowana podłoga. Jezus, się stresuję, że ten Szkibidi Dop zaraz przyjdzie i mi to będzie oceniać, ja nie wiem, ja nie mam dużo czasu, ale podłoga w sumie zajmie mi najwięcej czasu, bo tutaj to faktycznie trzeba zniszczyć, a tam nie było żadnych schodów chyba z tego, co ja kojarzę, może, że były? To wtedy jak były, to zlamiłem, no ale nieważne, bo w każdym razie bym nie musiał tego niszczyć, ale teraz szybko to zniszczymy i zaraz sobie to ogarniemy. Zobaczcie, to całe sobie teraz tutaj rozwalamy, mamy już praktycznie to gotowe, no i cyk, proszę państwa, bang, biorę, teraz kładę taką podłogę i ta podłoga dlaczego będzie w taki sposób zrobiona? Ponieważ tutaj dookoła damy ściany, widzowie, i nie będziemy musieli tracić czasu na zniszczenie tego dodatkowego, chociaż mi się wydaje, że to i tak, no my już tutaj tyle czasu straciliśmy, że kurde, nie wiem, czy to coś dało. Nie! Mi tej podłogi, patrzcie, ledwo co starczyło, 8 mi zostało, to chyba nie było takiego bloku, z czego ja bym zrobił całe ściany. Mamy niebieskiego dużo i tego dużo. Dobra, to połączymy te dwa w taką jedną płynną, ładną ścianę. Dobra, czyli robimy to w ten sposób i nie będzie tutaj w ogóle oświetlenia. Dobra, musimy pomyśleć jeszcze nad oświetleniem tego kibla, ale spokojnie, 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 damy radę, bo minęły mi dopiero jakieś 2 minutki, więc jeszcze mamy naprawdę sporo czasu, to się wydaje, widzowie, ale naprawdę powinniśmy zdążyć. Dobra, ja to biorę ze sobą, cyk, daj mi to, damy to na razie tutaj. Okej, okay, dobra, raczej mi na takie dwie ściany powinno starczyć tutaj miejsca, bo widzę, a bardziej zasobów, bo widzę, że niepełny stack praktycznie, znaczy nie, no już pełny stack praktycznie poszedł na lekko ponad 2 ściany, więc ten drugi stack już będzie naprawdę mocnym zabezpieczeniem. Nawet zrobimy 3 ściany z tego, bo widzę, że mi starczy, a tą jedną po prostu od strony drzwi zrobimy z niebieskiego, bo po prostu braknie mi materiałów, nie mam więcej, więc zrobimy to w ten sposób. Tutaj machamy pyk i teraz tutaj cyk, 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 zobaczcie, teraz to będzie wyglądać po prostu fenomenalnie, ok? Cyk, 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 ok? Bang, no i powiedzcie mi, czy to wam już nie przypomina bardziej toalety, no taką kurde, taką bardziej fancy toalety.
toaletę, ale dobra, nieważne. Ej, nawet by tutaj coś starczyło chyba na zrobienie chociaż takiego lekkiego zarysu, więc zrobimy tak, tutaj idealnie 4, patrzcie to, ale nam się to uformowało. Czekajcie, czy tam nie było jakiegoś ładniejszego bloku, takiego, który by tam może bardziej pasował? O, to będzie idealne, to będzie wręcz perfekcyjne, dobra, czyli robimy tak, tak, o, no i mi nie powiecie, że to nie jest idealne, prawda, dobra, ja powiem wam tak, ta toaleta będzie po prostu 10 na 10, dobra, machamy tak, nie mam dużo oświetlenia, żeby dać z tej strony, więc wezmę chyba tą pochodnię i dam ją tu po prostu tutaj, żeby wszędzie było jakieś źródło światła, tutaj zrobimy podobnie, żeby to było bardziej na środku, okej, okay? I żeby to było bardziej na środku. Dobra, teraz jest idealnie. I teraz tak, kolejne materiały. Mam kaktus, ale ja go nie użyję, bo do czego, prawda? Mamy tutaj kible i mamy tutaj dużo... Mamy światło, okej, okay, dobra, no to światło możemy użyć sobie na takie future lampy z nieba. Okej, okay, dobra. O, no i zobaczcie to, dzięki temu nie musimy totalnie bać się o oświetlenie, prawda? Bo tu jeszcze jest mega jasno i cały sufit zrobimy sobie z tego. Patrzcie, jak to będzie kozacko wyglądać. Dobra, bo minąłem już ponad 3 minuty, więc ja się muszę zacząć tutaj śpieszyć, bo zrobiliśmy dookoła wszystko bardzo ładnie, jestem w stanie wręcz powiedzieć, ale nie zrobiliśmy jeszcze głównego, głównej toalety, prawda? Która jest tutaj najbardziej potrzebna. Idealnie mi zdarzyło materiału, lol! Dobra, lecimy. To będzie taki kibel, kurde, no że tak powiem tutaj na bogatości. Tu będzie bardzo dużo toalet, proszę bardzo. O, elegancko. Tutaj każdy, o, no eleganckie to jest. Tutaj mamy water tank, dobra, czyli to jest, co to jest? Aha, to jest płuczka, o kurde, tutaj tego, o, dobra, tak to musimy pododawać. Nie, czy to jest papier? To jest papier, dobra, no to idealnie dajemy tak w tym momencie. Nie, to jest płuczka. Dobra, nie wiem, nie mogę tego na to dać. Dobra, to będzie to tu. No nie wiem, dlaczego to jest w ogóle przydatne, ale dobra, nieważne. Tutaj mamy co? To jest jakiś kij. Dobra, nie wiem, to ten kin daje pod to, bo to chyba do tego jest, kurde, tutaj przystosowane. Ej, nie mam szczerze pojęcia, do czego to jest. Ale dobra, tam, o nie, mi nie wyszło, dobra. No, zniszczcie. Aha, bo ja jestem na tym, w survivalu, dobra, pyk, okej. Okej, cyk, cyk. Okej, dobra, mamy to i tutaj jeszcze papier. Papier, kurde, musimy dać gdzieś. O nie, jak to źle jest dopasowane. Dobra, nie wiem, papiery będą u góry, bo tam będzie na to miejsce, no nie wiem. Nie podoba mi się szczerze za bardzo ten kibel. Powiem wam, że tutaj dało się to zrobić lepiej. Dobra, damy tak, o, dobra, nie, trudno, trudno. No trzeba wypełnić te bloki, prawda. Dobra, będzie to tak, nie wiem, czy dostałem jakiś dywan albo coś takiego, chyba tutaj. O, jest, dobra, nice, mamy to. Więc tutaj sobie damy taki dywanik. On jest strasznie jakiś ciemny, jak z nienormalnego Minecrafta. Dobra, ej, no nie, ja jestem w miarę zadowolony. W sensie, no jest to dość duże, ale zobaczymy w sumie, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, widzowie, czy my coś tutaj możemy dodać. No wygląda to strasznie kwadratowo, ale wydaje mi się, że... Nie wiem, może jeszcze takie rurki tutaj dookoła tego. Nie wiem, o kurde! Ja nie mogę! Skibini, to jest... Co to się odwala w ogóle? Jaki skin? Co to jest? Żartuję... Co? Ale o co ci chodzi? Ej, no jak sobie żartuję? Nie no, przecież to jest genialnie zrobione. Ej, chwila. Jak sobie żartuję? Przecież to jest perfekcyjnie tutaj zrobione. Ej, panie Skibini Toilet. Panie Skibidi Toilet, proszę mnie tutaj zostawić, to jest idealnie zrobione w Cigala Fon, a ty wyglądasz jak, kurde, jakiś badzie w tym, w ogóle, co tu się stało z głową, ja nie mogę, jesteś mały, jakie to jest małe, ja nie mogę, dobra, miałem dla ciebie zbudować kibel, jak go oceniasz, od 1 do 10, no bo ja tutaj już nic nie, no nic nie jestem w stanie poprawić, no idę nawet odłożyć rzęsę do magazynu, bo... Fatalny? Fatalny? Jak to fatalny? No przecież on jest idealny. Jaki fatalny? No przecież zobacz, tutaj masz wszystko, dosłownie masz papier, tutaj masz dookoła oświetlenie, nie ma tutaj słabego punktu. No tak, no jest wszystko idealnie zrobione. No ja nie rozumiem, o co ty masz teraz do mnie wątpić, Skibidi Toilet, no przecież to jest idealnie wykonane, no. Dobra, ja nie wiem. I moim zdaniem ja wykonałem robotę na piątkę. Metr nad głową? No tak, no. Ja nie wiem, co tu się odwala. Widzowie, ja nie mogę po prostu na to patrzeć, nie? Dobra, Skibidi Toilet, czy w takim razie mogę wyjść z twojej tajnej bazy, czy jestem wolny, bo ja nie wiem. No to było moje zadanie, mam nadzieję, że dobrze wykonałem. No starałem się przynajmniej, no. Dam ci 2 na 10. Okej, no dobra, przynajmniej lepsze 2 na 10 niż 0 na 10, więc przynajmniej tyle jestem w stanie zaakceptować, niech ci będzie, dobra. Na razie, Skibidi Toilet, ja nie wiem, widzowie, co to się odwala w ogóle, wynoś się mi jeszcze napisał, ja nie wiem, widzowie, co to był za porypany odcinek, ja po prostu w to nie wierzę, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tajnych baz, a ja się w tym momencie żegnam, do usłyszenia, cześć.